tu mi nic nie wyskoczy więcej. No właśnie. Tak myślałem. Ale co, od nie, tyłu? Nie, mnie kolce zabiły. Aha, te tutaj. Już myślałem, że coś wyskakuje. No dobra, czyli tak, wchodzimy po drabince i kierujemy się na lewą stronę i z tego lewego tam podeściku, że tak powiem, z tych skał, tak, skoczyć tak. Na dźwignię, dobra, tak. Wszystko jasne. Znaczy na... no na, nie na dźwignię, no... Tyl... no. A na... znaczy na dźwignię, tak? No, no tak, do dźwigni, tak. A, do tej tam wyrwy. Do wyrwy, tak, po skosie, no. Dobra, ogarniam, bo ja wtedy skakałem zupełnie z innego miejsca. Proszę, ja muszę tutaj... o Jezu, nie. Dobra, znowu na kolce. Jezu, dobra, ja otworzyłem. Jakby był licznik tutaj śmierci, to jest jakaś katastrofa. Ale fajne to by było w sumie. Trzeba by było na tym pomyśleć. Byśmy zapisywali na kartce. No. No dobra, czyli co, wracamy się. Pewnie jakieś psy mi wyskoczą znowu, bo jak żeby inaczej. Nie, jednak nie. Bym to dawno zrobił, gdybym się tutaj nie ten... Dobra, widzę tam jakieś przejście. No czemu mi to robisz? No idź. W ogóle co ona dała, ta dźwignia? W tym pomieszczeniu z lawą podniosła klapy dwie, takie do góry. I teraz musimy tam chyba wskoczyć. A, tu? No. A no tak, bo ja to widziałem. Tylko ja od razu wpadłem na kolce wtedy. Mhm. A okej, okay. Wiemy nawet jak wejść. Jak wejdziesz do tego pomieszczenia z lawą, mhm. To kieruj się na prawo i ta kolumna taka ma te takie dziury. Ta taka po prawej... No, to na tą kolumnę musisz skoczyć i to jest drabinka i potem odskoczyć do tyłu, jak wejdziesz tam na sam szczyt. Dobra. Ała, jeszcze mi kolce tutaj dźgnęły. Czekaj, bo tu jest wyrwa. Tak, i już tam do tyłu możesz spokojnie. Nawet nie musisz się obkręcać. Masz to? Mam to. Dobra. Tylko prosto na kolce. O nie. Nie wiem czemu, jakoś tak obok. No dziwnie w sumie. No dobra. O, jest jakieś korytarze dziwne. Boję się, czekam na ciebie. Muszę się bardziej ściany trzymać. No tak, 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 bardziej ściany. Mhm. Chociaż ja na środku skoczyłem, to też było spoko. Ważne, żeby tej lewej strony się nie trzymać, tam gdzie te kolce są. Zapomniałem ci powiedzieć o tym. Dobra, i teraz... No i po tych klapach teraz, które się... Te klapy. Czy tu w ogóle coś na końcu jest? No i działo mnie trochę. No mnie też, mnie też, to też za tak miałem. Cholerstwo. Dobra, po klapach tu i teraz tu jest taki jakaś wnęk, idę tak, do góry. Tak, też idę. O Jezu, dotarliśmy do tej dźwigni, którą widzieliśmy na początku. Cała ta droga była do tej dźwigni. A tu, prosto? Nic tam nie było. Dobra. O nie, o nie. Nie spadłem do lawy. U. Nie martw się, już wychodzimy z tego miejsca. Aha. Dobra. Nie wiem, co to ma nam dać, ale okej. Ja muszę tu cały czas zapisywać, bo ja ginę co chwilę. No, zapisuj, zapisuj, no to wiesz. Bez sensu potem powtarzać jakiś moment. Czekaj, bo mnie tutaj świetliki atakują. No, mnie też, zabiłem je właśnie. Dobrze, i teraz... I dźwignia. I potem wyskakujemy stąd i wychodzimy. A, tylko... czyli że niby jakby to pomieszczenie zaliczone i zapaliło się. Tak, dokładnie. Mm-hmm. I musimy chyba właśnie te trzy ognie zapalić z każdej strony. A jak teraz wchodzisz na tą wyrwę, tak skaczesz? Tak, na tą wyrwę i tam na prawo do wyjścia. Się przesuwam na rączkach. Masz to? Mam to, dobra. Dobra, i no to teraz kolejne przejście musimy ogarnąć. Jezu, ale jak te przejścia będą tak długie, to pozdrawiam. Każde przejście będzie jednym odcinkiem. No, pewnie tak będzie. Aha, chociaż żeby no. Mnie tutaj teraz nie podpaliło. Chyba, że wybraliśmy po prostu najgorsze na sam początek, nie? Może teraz już będą łatwiejsze.
No to teraz, które od drzewa? No następne. Znaczy po prawej teraz. Jak naprzeciwko. Się wchodziło, to... Aha, naprzeciwko chcesz iść, dobra. Naprzeciwko? Możemy i naprzeciwko. Aha, naprzeciwko drzewa, o to ci chodzi. Naprzeciwko drzewa, dobra, no. to tak. O mój Boże. No widzę już to. Tu jest jakaś wyrwa. Na lewo. Oh my god, widzę. A tam jest jakieś przejście też, widzisz to? Na lewo. No właśnie o tym mówię, na lewo. Okej, no bo widzę przejście i wyrwę też widzę. Tak jakby na wprost, ale no bardziej... Na wprost, ale mi chodziło na lewo tą właśnie. Dobra, no to wchodzimy w nią. Jeśli się da oczywiście, ale powinno się dać. No... Chyba, że to będzie tak. Jakiś powrót. Na kuckach. No, na kuckach, tak. No, tu do góry chyba można wejść. Teoretycznie tak. Chociaż nie, trzeba się... Nie są, bardziej w lewej stronie trzymać. Jest jakaś drabina. Okej, mam to. Oh my god, dlaczego to jest takie rozbudowane? Tam do tyłu też można odskoczyć, czy nie? O, na kolce, prosto na kolce. No to ja zapiszę. A faktycznie, tu są tylko. To może je trzeba też najpierw wyłączyć jakoś. Co? Może jakoś trzeba te kolce wyłączyć najpierw, nie wiem. Tak myślisz? No. No bo tu nawet nie ma gdzie skoczyć za bardzo. No nie ma właśnie, bo tam i tu były. No, nie ma gdzie. Spróbuję skoczyć na tą wyrwę naprzeciwko. Okej. Czekaj, ja mam gdzieś zapis. Wcześniej. O Boże, mam już tu. Widzę, że będzie problem. Z jakiejś skoki karkołomna. Trzeba nie. Będzie się zsunąć i skoczyć na drabinę. Oh my god. A, widzę tam drabinę. Tylko ja nie wiem, czy to tak przejdzie. Czekaj, do samego rogu muszę iść, nie? No, ale walnęła. Bo tam trzeba pewnie z obrotem. No tak, ale już mam źle to zrobione. Kurde. Słap się, no. O Jezu, mnie też walnęła. To trzeba od razu... Od razu. Dobra, mam to. Dobra, idę teraz na prawo chyba. No to jest taka wnęka malutka. Oh my god, faktycznie jest. No ale byś Laro tam wlazła może. No właśnie nie mogę wejść. Dobra, udało mi się. No mi się nie udało. W sensie musisz puścić kontrol tak, żeby ona nie trzymała się, wiesz, nóżkami też, tylko samymi rączkami. Teraz nie mogę na tą drabinę skoczyć. Yeah. Oh my god. Dobra, mam. Ale ja pierdzielę, ten ostatni poziom jest mega ciężki. Ile tu skoków karkołomnych. O Jezu, kolejna pochylnia, pewnie trzeba znowu się obrócić w powietrzu, od razu mówię. Czekaj, ja muszę łap sobie się, tutaj to... Jezu. Ale ona tutaj może... Aha, może. To dziwne. Co może? No myślałem, że nie może tutaj sobie stanąć, ona stoi. Nie, nie, stoi, no, normalnie. I co teraz? Aha, tu jest drabinka. I co teraz? Jak do tyłu zjeździesz, to co? Znowu? Musisz, tak, obrót i łapiesz się, bo tam jest wyrwa. Tylko nie od razu, trochę zjedź niżej. Widzę dźwignię naścienną. Ale ona jest w dziwnym miejscu usytuowana, bo... Przecież wpadniemy do lawy, jak ją pociągniemy. Bez sensu. A może się coś wysunie? Może, ale powiem ci, że z tej perspektywy nie wiem, czy da się tam nawet wskoczyć. Skoczę przed siebie na razie, zobaczymy. Dobra, skoczyłem przed siebie, mam apteczkę. Jezus, jakie to są wyrwy i skosy. Fuck you. Gdzie ty chcesz skoczyć? Aha, tu. Ja skoczyłem przed siebie po prostu, tam gdzie ta apteczka leży na dole, widzisz? I tam jest drabinka do góry. Nie wiem, czy tam się da na tą dźwignię naścienną. A, najpierw tam skoczyłeś? Mhm. Czy zostawiłeś sobie na razie tą... Tak, dźwignię na razie zostawiłem, bo nie wiem nawet, czy się da, wątpię. Bo to cię przesuwa... Chyba stąd... Tak, musisz tu gdzie ja i dopiero teraz.
tutaj da się na tą wyrwę skoczyć i tam na tą dźwignię naścienną. Więc bierz sobie apteczkę. Dobra. No szlak by trafił, nie chce się... Oj, dzisiaj mi coś kompletnie nie idzie. No u mnie też bez rewelacji. Nie, to jest po prostu 2 na 10, ci powiem. Pociągnąłem tą dźwignię naścienną, a i tak nic nie dało to, bo wpadam do lawy i płonę, no. Aha. Więc... A nie, trzeba... Aha, nie, no nic się nie da, no przecież... Ani odskoczyć, ani nic. No właśnie, powiem ci, że to jakoś 2 na 10. A tu na górze widzę dźwignię, tylko to tu są kolce, więc jak ja na to wskoczę, no to mnie zabija. Powiem ci, że... Jesteśmy w D. No tak, bo to się nie da. No tu tego też się nie da przeskoczyć z kolców. Od razu jak tylko tam wejdę, to już mnie nadziewa. A czekaj, a co to jest? To jest jakiś powrót, tak? Tutaj, ta wnęka? Tak, to jest powrót chyba. Tamto? No tak, to jest powrót. To może faktycznie tam, gdzie skakaliśmy na samym początku w tej wnęce, może tam trzeba najpierw coś zrobić. A my tam się szybko poddaliśmy i nie próbowaliśmy, wiesz, skakać. Nigdzie dalej. Nie wiem. No na pewno coś w tym pomieszczeniu trzeba zrobić, bo to jest jakby, wiesz, oddzielna cała sekcja. Czekaj, ja mam ten zapis? Mam chyba. Tak, to było tu. Co, tu naprawdę nic się nie da zrobić? Bo jakby można było właśnie pociągnąć dźwignię i odskoczyć przykładowo, nie? Tak, to już by zadziałało, tak. A tu się nie da. Dobra, czy to... Nie wiem. No tak, masz rację. Dobra, chyba to zrobię, ale to będzie ciężkie do wytłumaczenia. W sensie to w ogóle w zupełnie innym miejscu jestem teraz. Jestem tam, gdzie byliśmy na samym początku. Pamiętasz tą drabinę, gdzie nie mogliśmy skoczyć, bo kolce wszędzie nas zabijały? No pamiętam. To chyba tutaj trzeba to zrobić. Dobra, udało mi się. No. Ale ja ci... O, jest jeszcze świetlik. Poczekaj, zaraz zobaczę, czy to coś dało, bo tu jest zamknięte przejście, więc może też jednak nie tu. No chyba jednak też nie tu, bo tu nic nie ma. Tylko przynajmniej wiem, jak to przeskoczyć teraz. Nie trzeba wcale tych kolców dezaktywować. Dobra, ale tu nic nie ma. Nie ma jednak? Nie. O, Jesus. Znaczy... Jest zamknięte przejście, więc ono musi się otworzyć najpierw. Ale tak poza tym to chyba nie. Tu na dole nic nie było, gdzie ta lawa? Nie. Dobra, wczytuję. Idę z powrotem tam, gdzie ty jesteś. To może jakoś uda się ominąć te kolce? Może tu... Ale tu za bardzo nawet nie ma jak, no. Bo... Mała tutaj jest przestrzeń, tu nic się nie da wykombinować. Żeby te kolce te przeskoczyć tu do tej dźwigni. Je tu tutaj chyba trzeba dezaktywować. I pewnie robi to tamta dźwignia, tylko mam pytanie, jak my mamy to zrobić, żeby to przeżyć, no bo nie da się przecież. Mhm. Żadnej innej dźwigni po drodze chyba nie było, no. Takiej zwykłej dźwigni, wiesz, co mi chodzi? No chyba, że wiesz, gdzieś te tekstury potrafią się tutaj zlać nieźle. No. No to... Kurde, bylibyśmy w dupie, jakby tak było, nie? Chyba, że jest po prostu jakaś kolejność tych pomieszczeń, no bo tam, gdzie ten płomień pierwszy zapaliliśmy. No wiem, aczkolwiek no nie wiem. Ale to by było głupie, że... Nie, bo te sekcje na przykład tam, tą, którą zrobiliśmy, w ogóle nie wpływała na tą, z której teraz jesteśmy. Wiesz, o co chodzi. Tamte dźwignie w ogóle nie miały wpływu na to, co my teraz tu robimy, więc myślę, że to każde to jest oddzielne pomieszczenie. Ale nie mam pojęcia. A może coś na dole jeszcze? Byłem tam właśnie. A byłeś? No teoretycznie powiem ci tak, bo jak się wskakuje do tej lawy, no to...
przeżyć się da, co prawda, jakby się szybko apteczki brało, ale tu żadnej wody nawet nie ma, żeby się ugasić, wiesz, o co chodzi. Tak. Chciałbym jeszcze zobaczyć tu, ale to nie. Już wymyślam. To może my zrobimy tu cięcie. No, zrobimy cięcie i jak ogarniemy, co mamy tutaj zrobić. To się z wami spotkamy. Tak, to się spotkamy. Okej, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. No i tak, było do przewidzenia, że ominęliśmy jedną wnękę właśnie w tym miejscu. Myśmy od razu skoczyli tutaj po tą apteczkę, a tutaj zobaczcie, jest wnęka. I jest dźwignia. Jest dźwignia. Tylko tu jest dół jakiś, uważaj. No, lawa tam jest. No, tylko jak to będzie czasówka, to ja pozdrawiam. Ja myślę, że to te kolce dezaktywuje, albo pojawia się jakaś platforma tam pod tą naścienną. No ale można ją od ten. A, no to dobrze. To teraz zobaczymy. Odciągnąć, więc myślę, wpadłem do lawy. Ja też. Jaki jest synchro. Dobra. Tak myślałem właśnie, że coś tu pominęliśmy, ale to było zupełnie niewidoczne praktycznie, bo my od razu się nastawiliśmy na to, że skoczymy tam, gdzie apteczka, albo tam, gdzie dźwignia. Od razu się za apteczkę wzięliśmy. Tak, dokładnie. Musimy się tutaj bacznie rozglądać. Jest platforma pod naścienną teraz. Widzisz? No właśnie. Teraz to normalnie. Dobra, teraz jeszcze raz te świetliki chyba zaatakują, tak? One tu atakowały gdzieś? Tak. Dobra. Mamy apteczkę, wbijamy na górę. No, świetliki. No. I teraz tutaj, tak jak wcześniej to robiliśmy. No tak, tylko że właśnie świetliki wypadł, bo będą mnie tutaj jeść. A nie w momencie, zabiłeś? Ja będę... Ich? No teraz dopiero. A, okej. Okay. Dobra. No dobra, jestem przy dźwigni naściennej. Nie wiem już, a jest, no podest, no. Dobra. I co, to dezaktywowało te kolce? Kolce. Pewnie tak. Zaraz zobaczymy, już tu wbijam. I tam była jakaś dźwignia. Zobaczymy co tu się zadzieje. Nie, nadziewa mnie nadal. A może słuchaj tam coś. Tam co, gdzie ja co byłem byłeś... wcześniej, możliwe. Ale to wtedy całą by trzeba było tą drogę potem ponownie robić, żeby tą dźwignię tutaj pociągnąć. To w ogóle masakra jakaś. Słuchaj, jedne i drugie kolce no, zabijają. No, dokładnie, tak. Sprawdziłem to przed chwilą. No to... No możemy się tam wrócić. No to ten odcinek to będzie... No. Znaczy ten level to będzie naprawdę długi. Szkoda, nie lubię jak autor zmusza nas ponownie do przechodzenia czegoś, co już przechodziliśmy. No, tym bardziej, że to wcale nie należało do najłatwiejszych, no bo te skoki, wiesz, momentami były ciężkawe. Długa droga. Najwyżej przyspieszymy to jakoś, nie? Nie będziemy pokazywać jeszcze raz tych skoków. No pewnie, że tak. Dobra, to idę teraz tutaj, na tą drabinkę. Tylko żeby to nie okazało się, że tam się nic nie otworzyło, nie? A co tam było, bo ty tam skoczyłeś? No, zamknięte przejście było. To może teraz. Możliwe, zobaczymy. Że się otworzyło, tak. Tylko że ja teraz będę pewnie miał tutaj problem, bo ty mówisz, to ja już że ci po, mówię powoli. Jak stoisz pod drabinką, jesteś już? Tak, na razie idę. Dobra, to jak będziesz pod drabinką, to powiedz. To ja ci będę mówić identycznie. Wszystko tak, jak ja robię, nie? W tym samym momencie będziemy wykonywać dane ruchy. Czekaj, bo to są kolce. W którą stronę mam wykręcić? Aha, jesteś już na tej drabince. No, jestem dobra. Już na drabince. Trzymasz się maksymalnie lewej strony. Dobrze. Tylko musisz jakby tam... Ojejku. Przykleić się wręcz do tej ściany, no. Ja chyba wiem, o co chodzi. I potem wskakujesz jakby do przodu, wykręcasz w powietrzu, musisz się obrócić i na prawo. Szybko na prawo. Tak, otworzyło się tutaj to przejście. I szybko strzałka na prawo. Ogarniasz no mniej więcej? No wiem, ale mi to wszystko nie wychodzi. Tam moje te alty, to wszystko, ja pierdolę. No, to nie jest wcale najłatwiejszy skok. Tylko mówię, najpierw musisz być pewny, że jesteś przylepiony lewej ściany, bo... Najlepiej, żeby, wiesz, nie trzymała się też nóżkami,
tylko samymi rączkami. Rozumiesz? Tak, tak, tylko próbuję to. I wtedy powinno ci to wyjść. I nie zawadzisz o kolce. A, czyli jeszcze jednak tylko same rączki. Tak, same rączki, żeby się wręcz przylepiła do tej lewej ściany. Bo jak nóżkami się trzymasz, to tam jednak jest taka przerwa mała. Ona się no nie... jest. No. Dobrze. I teraz. Powinno ci się teraz udać, jak wszystko zrobisz idealnie. No nie mogę skoczyć do tyłu. Czemu to mi nie działa? Dwie strzałki naraz, spróbuj. Jezu, jest. No, brawo. I tu masz otwarte przejście. I idziemy teraz tu. O, świetlik. Tak, dwa nawet. Aha, dobra. Dostaliśmy się do tej dźwigni od drugiej strony. A, no to dobrze, to nie będziemy musieli tak, się tak, to wracać. Jednak nie będziemy musieli się wracać. No to dobrze. I mamy drugi ogień zapalony. Została nam jeszcze jedna komnata. Jest jakiś powrót? No chyba przez te kolce teraz. A nie, nie, no znowu? No żartujesz. No nie da się przez te kolce, przez te lewe, a przez prawe też nie da się. Chyba, że się da wyskoczyć po prostu i ominąć je jakoś. Da się? Nie wiem, próbuję. Chyba nie. Nie. Da się. Da się? Da się, no ten. Wyskoczyłeś? Na środku, między jednym a drugim. Nie, nie mogę. Wyskoczyłem. Jak ty to zrobiłeś? A tak mega blisko podszedłeś? Nie, nie, nie. Wziąłem. Z rozbiegu? Wziąłem sobie rozbieg. Mhm. I nie wpadłeś tam jakoś do lawy? No nie, jakoś zatrzymałem się na balkonie. No ja wpadam do lawy. Znaczy nie do lawy, tylko tu ginę na ten, na tych kamieniach, tam na dół spadam. I teraz u mnie będzie, wiesz, masakra. Dobra, jest, udało się. No. Dobra, idziemy z tego przeklętego miejsca. Ta sala była najgorsza do tej pory. Dobrze. I zostało nam jeszcze jedno. Tak. Ja dopiero tam idę, więc... Możesz tam obczaić wstępnie, co tam jest. Prosto w kolce. Okej. Okay. Widzę, że twórca kocha te kolce. Wszędzie nam je daje praktycznie w tym poziomie. Cały czas. Aha, no tak. Tu są kolce, dobra. Jeszcze mi coś tutaj wyleciało z tego. Czekaj, bo to kurde, nie można podejść blisko, wiesz? Zaraz zarywa piętą i koniec. Wiesz co, no ja przeskoczyłem, pociągnąłem dźwignię i mam trzy ognie. A, czyli ten trzeci to jest... Ten trzeci to jest taki właśnie banalny. No to dobrze. Całe szczęście, nie? Teraz nie przesz... O, dobra, przeskoczyłem. Tylko teraz pytanie, co? Wchodzimy tam, gdzie to drzewo? Może, no wejdźmy tam. Bo tylko tego jeszcze nie zwiedziliśmy miejsca. Może tam coś teraz się otworzyło? Jak te ognie mamy zapalone? Nie wiem. Dobra, ja idę na prawo. Dobrze. Nie wiem, tu coś jest na górze? Apteczkę widzę. Mhm. A coś poza tym? Można wejść wyżej? Po tej drabinie? No nie, nie. Tam już jest w ogóle jakie niebo. No właśnie widzę. Tam jest dzwon w ogóle. To po co to niby było wszystko? Co, tylko apteczka? No chyba tak. No to... To co, do wody? Wracamy się? A co tam jeszcze? Aha, no bo pod wodą... Tak, było jeszcze jedno przejście. Możemy tam pójść ewentualnie. Dobra, wskoczyłem do tej wody. No dobrze. Czyli teraz na lewo, tak? Tak. Na lewo. I tu do góry. Ale... Aha, tu nic nie ma. Aha. Cześć. Nie ma dźwigni jakiejś? Nie. Podwodnej? Nie. Nie, no to jednak, nie wiem, coś w tym pomieszczeniu z drzewem musi być, no bo co? Chyba, że coś tam się otworzyło wcześniej. Tam wcześniej. Ale... Bez sensu. No możemy się wrócić. No. Wyżej nie wejdziemy, bo jest tutaj już. To drzewo mnie tutaj kurde intryguje, ale nie wiem, o co tu chodzi za bardzo. No bo tu moglibyśmy podpalić sobie teoretycznie tę pochodnię, no ale jak tu się dostać z pochodnią, jak masz wodę? Do czego to? Po co my zapaliliśmy nie te wiem. Trzy? Wiesz co, dobra, wrócę się tam na początek poziomu, zobaczę. Może tam te kraty na początku się otworzyły, pamiętasz? Te trzy?
Ale to jest zagmatwane, to tak. No. Albo jakieś inne przejście tutaj się otworzyło? Nie wiem, kompletnie. Aha, bo my jesteśmy tutaj, gdzie ta śmierć była. Tak. Tam żadnych innych przejść nie było, więc tylko ewentualnie tutaj na prawo. Otwarte chyba jest. Czekaj, otwarte? Czy mi się wydaje? No, otwarte. Tak, otwarte. Tam, gdzie jest ta kamera dziwna? Tak, tam, gdzie jest ta kamera dziwna. Balą się... O, kuźwa! Boże. Nie wiem, co to jest. Ała, zamknęło mnie w ogóle, zwaliłem. A jeszcze raz muszę to zrobić. Shotguna wezmę. Zbagowałem grę. A to ona jest! Tak, to jest ta Bridget cała, czy jak ona się tam nazywa. Ale ja zbagowałem całą grę, bo... Nie wiem, zlamiłem. Harpie. No, tylko zanim ja tam dojdę, to potrwa. Zatruły mnie. Zginę. Apteczka, apteczka. Ja też wezmę sobie shotguna. No, ona tu leży. No. Czyli zabiły ją, te harpie? Nie wiem. Dobrze, że dają apteczki. No gdzie te harpie? Dlaczego? A, tu. Jezu, jak dużo tu jest. No ile ja będę wstrzelał w nie? Dużo rzeczy do zebrania tu jest. Praktycznie na każdej półce coś jest. Jezu, gin! Dobra, apteczka. A można tam wskoczyć, gdzie ona leży? No i nie próbowałem. Na razie obchodzę dookoła, bo są przedmioty różne wszędzie. Można. Ale nic z nią nie można zrobić. Się okaże, że będziemy musieli ją uratować. No. Bo ona tutaj... A kurde, z każdej strony coś jest. Jeszcze tam. A tam wyżej? Czy ty na tym poziomie jesteś, gdzie ona leży na razie? Na razie... Aha, czy jeszcze wyżej nie wchodziłeś, dobra. Dźwignię widzę na samym dole. I widzę drabinkę nawet na dół. Oj, tu trzeba zapalić pochodnią chyba te... no, kadzidła całe. Widzę. W ogóle na górze też jest dźwignia. Aha. To co, najpierw w dół czy góra? A czekaj, jeszcze widzę znajdźki. Ale co nam da po tej... Co nam da ta drabina? No można chyba na dół zejść, czy nie? Czy po niej da się na górę tylko? Nie, no na dół może. Aha, bo na dole nie ma jak tam wskoczyć, bo tam ale jest tu jest drabina lawa. Wyżej. Dobra, czyli najpierw na górę. Mhm. Na górę, mhm. Czyli w sumie można by było... bo to tak fabularnie nie za bardzo kojarzę, o co tu chodzi. Ona tak chciała zabrać ten artefakt, ale chyba ją cofnęło, nie? Tak. Jakby ona tutaj... Też jest za karę. No, dokładnie. Dobra, i co tu jest? Dźwignia. I dźwignia. Ale po drugiej stronie też widziałem. No dobra, to tam też pójdziemy. Tylko żeby to aż żadna czasówka nie była. Odciągnąłeś, czy nie? Nie próbowałem. No ja też nie. Można. A, no to dobrze. Ale jak na... Aha, po drugiej stronie też jest drabinka zwyczajnie. Aha, tam. No. O Jezu, żeby mnie tylko nie podpaliło to. Nie, to chyba nie powinno. Dobra. Czyli co, zbliżamy się do końca? Jak myślisz? Nie wiem. O nie! Tam jeszcze było trochę sali. Kolejne harpie wyskakują. Fuck. O nie, to ja chcę ten. Ja chcę to, ja chcę szybko. I jeszcze, kurde, nietoperze. Dobra, całe ammo tu pójdzie. Coś czuję. No, ale nie nietoperka, tylko ją. No właśnie, miałem też ten problem. Okej, teraz tak, pojawiły się na dole platformy i można teraz tą na dole dźwignię pociągnąć. Czekaj, bo mnie tutaj... Nietoperek mnie. O Jezu, jaki fuks, dobrze, że tu nie wpadłem do lawy. A, tam jest, dobra. Dobra. Jakieś dziwne skoki. Obok klatki. Dobra, mam dźwignię. Boże, 420 zapisów. Aha! A czekaj, bo najpierw na środek trzeba, nie? Tak, najpierw na środek. To już wiemy, gdzie podpalimy pochodnie. Aha, super. Spadłem do lawy.
Ja cały czas wpadam do lawy. Coś cię lubi ta lawa dzisiaj. No. No, tam na początku poziomu. Jezu, stój, kobieto. Dobra. No i z tymi pochodniami będzie trzeba tu pewnie przejść. Bo tam jest zamknięte przejście, tam naprzeciwko, tam gdzie ona leży jakby. Za nią tuż. No tak. To tam trzeba podpalić chyba te dwa kadzidła po prawej, po lewej. Chyba, że tam jedno było. Jezu, weź mnie, nie strasz. Spadłem do lawy. Już myślałem, że znów coś wyskakuje. Gdzie jestem? Tu. Tu mi coś wyskoczy. Jeszcze na koniec. Zobacz, tu w ogóle te ognie na górze się palą w tej sali, tej pierwszej, co na górze tam myśleliśmy, że będzie trzeba podpalać. Tak, tak. No. Ona już wcześniej się paliła. Aha, no. Jak tam wchodziliśmy. Rozumiem. Boże, ta śmierć, nie wiem, masakra. Jak ja uwielbiam wchodzić dwa razy w tą samą. W tą samą dziurę? Dobra. Dobra, mam pochodnie. Czyli czekaj, można się tu wrócić. Aha, to teraz po pochodnie. Jezus Maria, podpaliłem siebie, nie? Zamiast pochodnie. I jeszcze oczywiście nie zapisałem. Dobra, zabieram pochodnie najpierw. Oczywiście. A słuchaj, a to tutaj gdzie są te pochodnie też zapalasz? Nie wiem właśnie. Bo też jest... No jest, teoretycznie, więc może też trzeba, nie wiem. Możemy spróbować też. Tylko oczywiście ja tam będę za 5 lat, bo zlamiłem. Oczywiście Torgu ja sobie spróbuję, pomyślał, wiesz? Że sobie nie że nie zlami, to wiesz. No pewnie się da, no to spróbuj. To w sumie daleko nie jest, więc można skoczyć. Spróbuję. Nie, nie da rady. Nie. Znaczy, czyli tam trzeba iść. No dobra, czyli tą górę dajemy sobie spokój, tak? Tak, myślę, tak, że tak. Bo ona jest... Tam jest wszystko chyba tutaj... podpalone. Dobra. Czyli teraz tam skaczemy jakby do tego przejścia i tam po prawej stronie chyba trzeba podpalić. No z tak. Z tego co pamiętam. Nie wiem, czy tylko tam, czy jeszcze gdzieś. Dobrze, otworzyło się. No to git. I rzucasz pochodnie, czy idziesz z nią dalej? Wiesz co, idę jeszcze z nią, bo nie wiem. No dobra, to ja też. O Jezu, jakiś zjazd długi chyba. No i co, zostawiliśmy ją? No chyba tak. Chyba, że... Jest. Chyba, że się okaże... Święty Graal! Jest! Wow, cutscenka. Zdobyliśmy go. Ale tu wiesz, nagle się może okazać, że ona wstała i zaraz będzie czekaj, czempalka. Czekaj, właśnie, bo... Kurde, coś mi tutaj... Coś nie pasuje. Było zbyt piękne. No. Wow. O! Koniec? Tak. The end, faktycznie. Wow. For playing. Czyli ona jakby... Czyli ona zginęła tam. Oj. Oj, chociaż może się jednak uratowała. Poczekaj, poczekaj. Faktycznie, nie ma jej. I ślady krwi gdzie prowadzą do wyjścia. No, to może być... Czyli się uratowała. Może być druga część. No jest druga część. Tylko właśnie, nie wiem czy nawiązuje właśnie, do tej właśnie tej też Bridget, nie wiem, tak, nie mam Bridget. Pojęcia. Możliwe, że nawiązuje. Ale na pewno nagramy też drugą część, możemy od razu zapewnić was. Tak, od razu zapewniamy, że druga część też będzie. Tak. Dobra, to teraz pora na ocenę, jak ci się podobał custom? Znaczy, no podobał mi się, no może nie bardzo, ale... podobał mi się, ja się troszkę tutaj męczyłem z nim, ale... Ogólnie, no ciekawe te zagadki wszystkie tutaj były i te zróżnicowane poziomy, tak, też mi się to podobało, to nie wiało nudą, także dokładnie. To było takie ten. Ale tak myślę, że dałbym taką 8. Dokładnie to samo myślę, dałbym 8 no. na 10. Podobało tak. mi się też, że nie było zbyt dużo walki. No. Były właśnie tak. zagadki, eksploracja właśnie grobowców. Właśnie dużo było takich klimatów Tomb Raiderowych, co bardzo lubię. Były co tak, prawda tak. dwa levele takie właśnie w Paryżu i ten taki na łodzi podwodnej tylko. No ale to było takie ale takie to tak. I nie były bardzo długie, więc też dało się tam wytrzymać z tym. Aczkolwiek fajnie, no też jest... niektórzy lubią takie poziomy, tak?
No właśnie, No, właśnie. to bardzo mi się podobało. Zagadki naprawdę niektóre były fajnie, no, wymyślone. To jest z przesuwaniem tych bloków szczególnie. No i cóż, mogę więcej powiedzieć. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Tak właśnie. No i co, zapraszamy was, już teraz możemy wam powiedzieć, że będziemy nagrywać drugą część, czyli zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków z drugiej części tego customu. No i ze mną był Frodo. Tak, dzięki, że przetrwaliście to z nami, to tak. Moje lamienie, o matko. Ale ja też lamiłem, no co ty, momentami naprawdę custom był trudny i te skoki, niektóre te zręcznościówki były mega wymagające. No, to prawda, więc, ale fajnie, tak. Ja się fajnie bawiłem. Myślę, że osoby początkujące przeklinałyby ten custom. No. No, ale bawiłem się też równie dobrze. No dobra. Także dziękujemy. Tak, nie przedłużamy. I do zobaczenia. Cześć. Cześć.